Cześć, Tomasz, Sebastian, dzisiaj jesteśmy na Słowacji. Dokładnie. I będziemy zwiedzać Wielką Fatrę? Tak jest. Oczywiście pogodę mamy świetną. Jak zawsze u nas. Jesteśmy na szlaku. Tak, chwilkę nam zajęło znalezienie tego szlaku, bo... Szlak jest dobrze oznaczony, tylko trzeba patrzeć. Na znaki, na znajdźki. I nie zakładać, że w Słowacji szlaki są źle oznakowane. Nie, tym razem to nasza wina. Gdzie my dzisiaj idziemy? No, na Grań. Dokładnie, czyli ruszyliśmy z miejscowości Stare Chory. I wchodzimy niebieskim szlakiem na górę, która się nazywa Krizna. Krizna. No dobrze. I po drodze mają być jakieś fajne skałki. No dobra, i co? Od razu takie fest podejście, nie? Staram się nie mówić, żeby nie było widać, że robi na mnie wrażenie. No, szlak takimi zakosami wchodzi, nie? Ale daje popalić. Tak, no jest taki dość stromy cały czas właściwie. Ale ogólnie szlak jest super oznakowany, nie? W każdym takim miejscu, gdzie się można pomylić, to... No tylko trzeba się rozglądać. No, tak. Zaraz jest znajdzie i wszystko widać. Wow. Ale widok, co? Kapitalny. Kapitalnie to jest. Słuchajcie, tu jest... Pięknie. My idziemy i nie idziemy, stoimy. Nie możemy się ruszyć z miejsca, bo po prostu co 5 metrów są takie widoki. Co ujęcie, to ładniejsze.
tak tu staliśmy, że deszcz przestał padać. Dokładnie. Jest przecudnie. Nie spodziewaliśmy się. Przecudnie. Zwłaszcza dziś. Zobaczcie, to jest po prostu... To jest po prostu masakra. Jak, Tomaszu, ci się podoba szlak? Bardzo ślisko. Bardzo ślisko. Dobrze się skończyło. Świetnie ci idzie. No wiesz co, to jest jedno z tych miejsc, gdzie kijki by się chyba przydały. Kochany Śnieżek, jak się przyjemnie po tobie chodzi. A ten pierwszy był fajniejszy. Ja tam nie narzekam i tak lepiej niż po tym błocku śliskim. Tak. Ktoś nie lubi chodzić po śniegu, to niech spróbuje po takim błotku. Dokładnie. Zmieni zdanie. Dlatego nie lubię tych grani w lesie, bo nie wiadomo, czy są graniami. To cóż, nie mamy wam za wiele do pokazania, bo mgła się zrobiła w koło. My teraz wbijamy cały czas, w sumie. No od początku wbijamy do góry, ale gdzie my jesteśmy, jak wysoko? Jesteśmy... Jeszcze mamy daleko. Ale w pionie, czy ogólnie? Widzę, że 1200 metrów gdzieś mamy mniej więcej teraz. Mamy wejść na 1500, czy jeszcze 300 w górę. To jest co wchodzić. No. Zwłaszcza, że no, podłoże się zmienia. Narzekaliśmy na błoto, mamy teraz śnieg. No, ciekawe, jest. Czy zaczniemy narzekać na śnieg, czy nie zaczniemy. No, na razie jeszcze chwalimy, ale zobaczymy, co będzie dalej. No. W takiej gęstej chmurze jesteśmy, naprawdę nic nie widać, ale jest sympatycznie. Trochę zaczęło wiać. Ale nie jest źle. Zazdrościmy wam. To, co jest najfajniejsze na tym szlaku, to, że jesteśmy tu sami. Całkowicie. Jedno mnie tylko martwi, że z moich obserwacji wynika, że w takiej sytuacji maleje prawdopodobieństwo spotkania człowieka, a rośnie prawdopodobieństwo spotkania niedźwiedzia. O. I to tyle. Gdzie idziemy? Tutaj. Dokładnie. A zrobisz, Tomaszu, szpagat? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Nie, a jak nie nagrywam, to robisz. No, ostrożnie tutaj.
Słuchajcie, szybciutko wam opowiemy, co tu się u nas dzieje. Od czego zaczniemy? Od spotkania. Tak, spotkania. Spotkaliśmy niedźwiedzia. Osobę. Na duży szlaku. Był. I nie był to człowiek. To niedźwiedź. Tak jak wykrakałem, no niestety. No. No ale jakoś dało się go ominąć, ale musieliśmy trochę drogi nadłożyć. No, na szczęście. Na szczęście go dość szybko też zauważyliśmy, więc... Tak, także zrobiliśmy pętelkę wokół niego. Na szczęście było gdzie, no bo to było na połoninie, no tak? No, dokładnie, także. Tak, także to się udało. I co? I przyszliśmy troszeczkę dalej, znaleźliśmy taką... No, taką... O, trzymaj. No dokładnie i niestety tak i tu zjedliśmy sobie nasz obiadek, zjedliśmy po naszym ulubionym torciku. Tak. I no to są posiłki, których powinniście unikać. No w takich warunkach, gdzie jest zimno. No ale no, my już musieliśmy, bo już ładnych parę godzin szliśmy, a byliśmy tak można powiedzieć bez śniadania. Przyjechaliśmy w nocy. Więc musieliśmy odpocząć no, i coś zjeść, więc trochę nas telepie. Ale przejdziemy się kawałek no, i zaraz nam to wszystko przejdzie. Miejmy nadzieję. Także mam jeszcze po batoniku, ale to już w drodze, bo jakbyśmy tu zjedli, to już może byśmy nawet nie poszli. Także my idziemy dalej granią. Nic nie widać, bo cały czas jesteśmy w gęstej chmurze. I cały czas coś pada. No dokładnie. I coś wieje jeszcze. Także idziemy znaleźć inne schronienie. Dokładnie. I idziemy do Krizny. Pół godzinki z haczykiem. Ale my mieliśmy już półtorej, a zostało pół, a idziemy trzy. I idziemy na Krizną. Jeszcze kilometr nam został, ale... Pewnie pod górkę. No musieliśmy się dość mocno dopiąć, bo wieje. No tak. I to tak dość mocno. Jesteśmy w chmurze, więc jakby siłą rzeczy przesiąkamy wodą. Ale wiatr jest nieprzyjemny, przenikliwy. Na szczęście jest pod górkę, więc... Jest ciepło. Jest bardzo ciepło. Pięć minut. Super. Ostatnie metry na Krizno. No dobra. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie widać dosłownie nic. Sebastianie, co powiesz o wejściu na Krizno? Znaczy, co mogę powiedzieć, że ludziom się wydaje, że to takie górki małe. 1000 ile to jest? 500, 600? To jest pomiędzy, tak? No, ale... 1574, dokładnie, Krizna. To warunki tworzą górę, a nie metry. Przynajmniej przygodę. Bo to jest no na pewno jedno z trudniejszych wejść moich, tak. Przynajmniej. Zdecydowanie. Te nóżki usuwają na śniegu, na trawie, na błocie. To nie jest to samo, co sucha skała. Nie, do tego temperatura niewiele ponad 0 stopni. Bardzo duża wilgotność. Cały czas od 3 godzin idziemy w chmurze. Nic nie widzimy, ile nam zostało i ile jeszcze. To też działa na psychikę. I do tego silny wiatr. No. Więc słuchajcie. Tak to miało wyglądać mniej więcej. A wygląda... Tak. To spójrzmy w drugą stronę. I w trzecią. W czwartą. W piątą. Gdzie idziemy? W stronę Ostredoka. 50 minut. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Oni tu oszukują. Nic. Słuchajcie, co tu powiedzieć? No, że chcielibyśmy się gdzieś zatrzymać i sobie chwilkę odsapnąć, tak trochę może w jakimś szałasiku taki. Ale mamy półtorej godziny. No tak na oko. Do takich szałasików. Może któryś będzie otwarty. Oby. Też nie jest pewne i nie zajęty. Jeszcze mamy jedną obawę, bo idziemy po takim
polu śnieżnym. Na brunatnej trawie był niedźwiedź, chyba brunatny. A na białym śniegu jest szansa, że będzie... Nawet nie mów. Widać. Jest tu ponuro, jak widać. I smutno. To jest środek dnia, idziemy jak była 20. To wiemy, gdzie jesteśmy. A my nie wiemy, gdzie jesteśmy. No właśnie, i to jest cały problem. No co? I miało być po płaskim. Nagle szło w dół, a miało iść te 20 metrów do góry finalnie. No właśnie. Ale szło w dół i to grubo. No, zeszliśmy dość solidnie i zeszliśmy do takiego siodełka przed następną górą. I oby to było właściwe siodełko przed właściwą górą. No właśnie, bo jeżeli nie, to góry są dla nas nowe, nie znamy ich za bardzo, więc znaczy właściwie w ogóle ich nie znamy. Tak, pierwszy raz tu jesteśmy. Więc szansa na to, że się zgubimy w takiej pogodzie, jest dość duża. Zwłaszcza, że Tomek... Podejdę do was bliżej. Zwłaszcza, że Tomek kupił mapę biodegradowalną, rozpuszczalną w wodzie. Tylko taka była, tak? No co ja zrobię? No, część urządzeń nawigacyjnych, inaczej, wszystkie urządzenia nawigacyjne na ten moment nam padły. Ja to gdzieś widziałem. Dobra, zobaczmy, co mówią znajdźki. No i znajdźki mówią, Sebastianie, że zeszliśmy bardzo mocno i nie jesteśmy tam, gdzie mieliśmy być. Więc zgodnie z przewidywaniami jesteśmy w czarnej dupie. A tu jest czerwony. To nie jest. No dobra. No słuchajcie, no musimy zobaczyć, co się tutaj dzieje. Spojrzymy na resztki mapy i będziemy kombinować, co mamy zrobić. Dokładnie. Dobra, to trzymajcie się, może się jeszcze kiedyś zobaczymy.